Witajcie. Jak zapewne widzieliście na lawecie, udało mi się nabyć obciążniki do 25. No to będzie w każdym razie bardzo fajna rzecz, taka pomoc. Super. Ale za to słuchajcie, co zdążymy zrobić. Zdążymy go odpalić i zrobić jak zwykle starą, sprawdzoną akcję drewno. Przyszedł już na to czas. Ja wiem, że widzieliście to 1000 razy, ale ja to po prostu zrobić muszę. A pokazuję wam dzisiaj ten filmik tytułem Codzienne życie rolnika. Odpalamy. Łożesz ty, ale by było. O. No i chodzi. Idę tylko po poduszkę, bo zapomniałem. No, to jedziemy. Jeszcze muszę zobaczyć, gdzie te biegi. Słuchajcie, są tutaj te żółwiowe. Teraz jeżdżę na tych szybkich. Tu jest ta szybka skrzynia. Zajmiemy się drewnem. Widzieliście, kupiłem kredę do wapnowania i chcę to wywapnować. Jeszcze w tym roku spróbuję zaraz po świętach się tym zająć, bo teraz to wątpliwa sprawa, żebym zdążył, ale jednakowoż będę próbował. No i teraz pytanie, bo mam taki zwykły lejek, słuchajcie, wiecie jaki lejek, ten taki zwykły nasz polski agrometr, czy jak on się tam nazywał, nie pamiętam, ale coś w tym stylu. No i teraz pytanie jest takie: jak ustawić tą dawkę, słuchajcie, na wysiać 2 tony na hektar? Bo tyle chcę tam rzucić, dlatego że tam jest kwaśna gleba i ona nie była przez kilkadziesiąt lat ruszana w ogóle niczym. No a mi zależy na tym, żeby na wiosnę wysiać, słuchajcie, tak jak wam mówiłem w poprzednim filmie, orkisz czy jakieś tam inne, powiedzmy, takie zboża. Ale to na pewno chcę to zrobić i stąd konieczność wapnowania, ponieważ na tej kwaśnej glebie to tam nic nie urośnie, to nawet nie ma co marzyć, żeby tam coś urosło. No i dlatego pytanie takie do was. Piszcie bardzo proszę w komentarzach, kto co wie i co radzi. Chętnie się dowiem. No i pewnie tak zrobię, jak mi doradzicie. Jestem wsteczny. No widzicie. Co się zablokowało? Coś czy co? Chyba się zablokowało. Sprawdzimy jeszcze raz. I co, trzeba, kurczę, odkręcać ten dźwignię zmiany biegów, czy cały dekiel? A mówią, że każdy musi zablokować skrzynię biegów.
No i dobra. No to jest zablokowana. O, o. Odpalamy jeszcze raz. O nie, też do przodu. Ale akcja, zobaczcie. No i słuchajcie, się zablokowało. Trzeba odkręcić. No i taka akcja, słuchajcie, awaria poważna. No wiem, wiem. Wy się znacie na tej robocie, macie z tym codziennie do czynienia, ale dla mnie robota jak najbardziej fajna, ciekawa. No i zobaczymy, co tu słychać, słuchajcie. Sprężynka. O, dobra. Tego wariata tu postawimy, niech se będzie. I zajrzyjmy, co tam w środku. O, widzicie? O, tak to tam wygląda. No, zobaczymy, zaraz poustawiamy, idę po śrubokręt. No i dzwoniłem do kolegi, słuchajcie, poradził. Zobaczcie, ustawiłem tutaj teraz te wodziki, równo są. Nie wiem, czy to widać będzie na kamerze, może widać. To są równo, teraz zakładam dźwignię zmiany biegów, skręcamy i zobaczymy, co się dzieje. W każdym razie, jak zdjąłem, tu widzieliście, ten z prawej strony wodzik był wysunięty do przodu, one nie były równo. No i teraz cofnąłem ciągnik, zszedł z biegu. No i zobaczymy za chwilę. Zakładam. A czekajcie, może to się da, nie, no bo jedną ręką to wiecie co. A tu trzeba założyć rękawice, a może i pójdzie. O. O. I teraz to wkręcamy. Te przednie. O. No, zrobione, to wsiadamy, słuchajcie, i sprawdzimy. Działa! Dobra, jedziemy. Skrzynia zrobiona, znaczy skrzynia, no przełącznik, się biegi zakleszczyły, widzieliście, to musiałem gdzieś niechcący zrobić przy tym, przy zmianie z tych szosy polowych na szosowe, ale coś zagina szybko, to chyba też mam teraz szosowe. Będę musiał na polowe włączyć. Witajcie! Słuchajcie, dzisiaj małe zakupy uzupełniające. Tutaj widzicie szkiełko zbite. Nowa lampka, belka kupiona, zaczep, sfożnie tutaj do tego zaczepu. O, bajura, tu jeszcze te zapinki takie, zaraz będziemy wlewali, wszystko skręcali. O, i trzeba to, proszę ja was, tutaj wszystko zamocować, ponieważ tu nie miałem, mam nadzieję, że to widać wszystko, że widzicie, co tu się dzieje. O. Bo zaczep to podstawowa rzecz w ciągniku. Jak bez zaczepu? To na razie włożymy tu.
Odwiedział. Aha, bo tutaj ten się nie chce zmieścić. O, dobra, widzę. Weź przytrzymaj tego. To jest człowiek. O. O. I jest. Dobra, nasz. O, Bóg zapłać, dobry człowieku. Po palcu. Dobra, zawleczka założona. Teraz słuchajcie, tego wariata tutaj trzeba. A to z tej strony chyba. Chociaż tu tak samo miejsce jest. Wyżej będzie trzeba, no. Na ten drugi. O. Tu. O, to się blaska biła. Ta jest. O, i słuchajcie, jeszcze zawleczka normalnie. Ale się założył. Panie, to nie ma lepszego teraz na świecie. To jest pierwszy ciągnik. O, tutaj ja mam gdzieś tego, sprężynkę to już nieważne. Ale tego można tutaj, czy tutaj, obojętnie jest. Słuchajcie, teraz co? Teraz montujemy belkę. Tutaj. Jeszcze trzeba to rozpakować. O! To zaraz to zrobimy z tym porządek, ale bo tu ona jest związana specjalnym węzłem marynarskim, żeby tego nikt nie rozwiązał. Tak. Raz. Słuchaj, ta. No to trzeba założyć. I teraz tu zakładamy to. O, bo to ściągnięte, widzę, że się nie da. To trzeba to poluzować tu trochę. No kurde, blade to. Zależy jak to założone. No, nie, to jest skręcanie, to jest odkręcanie, ale nie jest takie proste to odkręcić, widzę. Patrz, no tak skręcił. Sać klucz. Kluczem do rękawicy. A może tym? Nie, ten jest. Nie wejdzie. To nie wejdzie. Nie. Kluczem trzeba. No, to weźmiemy klucz. A tu akurat jest taki porządny, słuchajcie, 10. Czekaj, jeżeli to jest. A, to w tą stronę trzeba by. On właśnie, widzisz, nawet nie chce wejść. Czekaj. To. O, teraz będę odkręcał w tą stronę. Patrz, nie ma. O ty kurde! Zadziałało. Trzeba było polać. No, polać trzeba. Masz pan coś, jakąś do polania coś? A co? Nie wiem, co tam. Co jest najlepsze do polewania. Olej na razie. Ty, a ja bym no. Francuza, nie? Francuzem to by zapał w ten sposób. A my się zajmiemy tu. Proszę ja was. Kapturkiem, bo a przecież to nie może tak być, żeby taki ładny ciągnik nie miał kapturka. Oto to. Ile ty za to dałeś? Za co? Ja to kupiłem kiedyś dawno temu, nie pamiętam, ale około 10. No dokładnie. A dobre to jest. O. O. W dobrą stronę to zakładam? Dobrze, w tą stronę, nie?
O, i trzyma się. No i proszę was, to jest zrobione. Jak tam? No ale męci, bo ja nie mogę się sypać. Aha, no to dobra. Czekaj, w którą stronę to miało być? Tak bym zakręcał, czyli na dół odkręcanie. O ty kurde, ale idzie. No, tylko że... Tylko że miejsca nie ma, żeby to szło tak właśnie, jak... Właśnie, to jest no. O, a tu widzicie. No mało miejsca, cholera. No. Opona zahaczam. Jak to zrobić? Chyba, że to zdejmę rzeczywiście tutaj z tego. Ale to wszystko pomalowane, słuchajcie. No i dlatego. I tutaj te kropelki farby się pozastygały. O. I one nie chcą. Ten łatwiej wylazł. Ja bym wyciągnął. O kurde. Nie? A jak? Ja już sam. No. Czekaj, ta w którą stronę to się teraz odkręca? W tą stronę. Wiesz co? Ja nie wiem czy... Aha, to przy... zakręcam. No. Czekaj, to idzie. Ale jeden tylko będzie zakręcał, to niedobrze. To niedobrze, wiem, że niedobrze, ale teraz się zastanawiam, czy nie wziąć tego na imadło. I to drugie ruszyć. Bo się nie ma jak... Aha, to byś tutaj... Na równo, żeby ten... No jeszcze. Teraz pójdzie już. Teraz już pójdzie, no. Tylko... Poczekaj, chcę, żeby by... tak samo gwint wystawał. No. O! Dobra. To można założyć. Widzicie, kurde blade? O, jeszcze tutaj swożnie, panie. Nie wiem, skąd sąsiad wziął takie swożnie porządne. O! I tu zakładamy. Dobra. Ta? O, i teraz jest, widzicie? Tu mamy założone, co nie zmienia faktu, bo to możemy teraz dokręcić, ale tu trzeba by jeszcze to odpuścić. To trzeba teraz ruszyć, słuchajcie, bo jak przyjdzie w polu taką zabawę odstawiać, no to wiecie co to znaczy. O! Nie, klucz jest cholera za słaby, bo ja nie mam tutaj dostępu za bardzo. Dobra, no to tymczasem, zanim to sobie dokończymy, to nalejemy paliwa. O. O, paliwo to bez paliwa to się nie, to nic nie chce jechać. O, patrzcie jaki ładny kurczę blady zbiorniczek, specjalnie dobrałem do 60-tki. Pod kolor. To trzeba będzie zrobić z tym porządek. Ale to na wiosnę dopiero, bo to na wiosnę dopiero, bo teraz to nie mam szans. Patrzcie, jak to ładnie ten zbiornik paliwa z tą 60-tką pasuje. Aż normalnie. Słuchajcie, chyba zrobię tak jak w C325. Nie, no żartuję. Bo chciałem go przykręcić do błotnika. Zobaczcie, ropa zielona, no. Zawsze była żółta. No, na wolnych obrotach też ładnie pracuje. Benzyna, na, ropa, benzyna. Ropa nalana, słuchajcie. Wymieniona. Wymieniony klosz, zaczep już jest,
pompa tutaj wszystko działa. Na wolnych obrotach nie chcę. No ale działa. Także co jeszcze? Tutaj muszę, widzę, przy instalacji jeszcze tutaj brakują dwa bezpieczniki, nie wiem od czego. Światło się świeci. Tutaj coś z instalacją będzie do zrobienia, jakiś drobiazg pewnie. Może od kierunku w ten. Dobra, no w każdym razie tu działa. Ten dzwoni, bo ma dzwonić. No i tyle. Także taka relacja dzisiaj, słuchajcie, z drobnych takich napraw przy 60. I to na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!